Cześć, melduje się Kobikowski. Przybywam do Was z kolejną recenzją zestawu Kobi. Nadałem tej recenzji pod tytuł Róża z dwoma kolcami. Jeśli chcesz, drogi widzu, dowiedzieć się, co dokładnie mam tutaj na myśli, musisz obejrzeć ten film do końca. Zapraszam. Opakowanie zestawu jest bezbłędne. Grafika naprawdę świetna i klimatyczna. Pięknie oddaje ten wrzesień 1939 roku, skoszone pola, ładna pogoda, no i tutaj nasi żołnierze, którzy wystawili swoje stanowisko ogniowe, świetnie to jest przedstawione. No do tego muszę oczywiście zaznaczyć, że opakowanie jest sztywne i klejone. Nasi żołnierze zostali opisani jako żołnierz polskiej piechoty oraz oficer artylerii, oczywiście polskiej. Z tyłu pudełka zestaw został przedstawiony w inny sposób. Nie mogło oczywiście zabraknąć tutaj opisów naszych modeli, naszych broni. A także mamy tutaj notatkę na temat prawdziwego tego działa, czyli francuskiej 75, wzór 1897 rok, który był oczywiście używany przez Polaków także. Tu mamy takie ładne zdjęcie historyczne. W pudełku, oprócz klocków, znajdziemy również oczywiście instrukcję obsługi. Jest ona malutka w takim małym formacie, ale jest czytelna i nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń do niej. Wszystko tutaj jest jasne, jak to zbudować. Nie ma tutaj, nikt nie będzie miał z tym problemu po prostu. W zestawie znajdują się dwie figurki. Są to żołnierze polscy oczywiście. Mamy tutaj oficera artylerii. Jest on prawie identyczny jak w zestawie z Boforsem. Różnicę wykrył mój synek, o który od razu zauważył, że tamten żołnierz miał czarne buty, a ten ma brązowe. Jest to szczegół, ale faktycznie różnica jest. Nie znalazłem żadnych problemów takich jakościowych z tą figurką. Naprawdę jest śliczna, wszystkie opory są prawidłowe, nadruk prawidłowy, no i wyposażenie, czyli pistolet i nowa ładna lornetka. Świetna figurka. Figurka numer 2 to żołnierz polskiej piechoty, uzbrojony w karabinek Mauser oczywiście. Dodatkowo mamy, oprócz tego, że pod spodem na tym nadruku mamy ładownicę i takie szelki, czy też tam paso szelki. Tutaj mamy też po prostu już akcesorium tego typu nakładane na korpus, które dodatkowo daje fajne detale z tyłu. Wygląda to w ten sposób. Do ręki dałem mu granat, który no jest po prostu, nie jest on chyba wiernie odwzorowany, nie jest to wierne odwzorowanie jakiegoś konkretnego modelu. Chciałem tylko jeszcze zwrócić uwagę na, oczywiście, na pierwszy raz widzę tego typu nadruk na twarzy. Jest to taki, no właśnie, w zależności od tego, jak to zinterpretujemy, to może być albo, że on coś krzyczy, albo jest przestraszony, przerażony, albo właśnie jest to okrzyk bojowy w stylu do broni, czy też może ładować ognia, albo z kolei krzyczy i miałby już ochotę uciekać. To zależy tylko od Waszej interpretacji. Jeszcze tylko zatrzymajmy się na chwilę przy hełmie. Jest to hełm taki, jaki mają na przykład figurki sowieckie. Taki właśnie hełm wschodni. To nie jest idealne wzorowanie tego hełmu wrześniowego, ponieważ, owszem, kształt może i podobny, natomiast co było charakterystyczne dla polskich hełmów z września, od razu wiem, że chyba nie było jednego typu, tylko, ale mówię o tym głównym, to on miał taką, co go wyróżniało, miał taką fakturę, taką jakąś specjalną, taką fakturę, która niby chyba ułatwiała przymocowywanie jakichś elementów maskujących, no i też mniej się błyszczała. Tak to wyglądało. Gdzieś tam na YouTubie znalazłem świetne wideo, którym taki pan zajmujący się rekonstrukcją przedstawiał typowego piechura z września 1939 roku. Bardzo ważna figurka w naszej kolekcji.
W ten sposób cały nasz zestaw prezentuje się po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. I może zanim zaczniemy go tutaj rozbierać na części pierwsze, że tak powiem, i mu się przyglądać szczegółowo, ogólnie chciałem powiedzieć, że spójrzmy, jest to zestaw dokładnie tego samego, tej samej ilości części i takiej samej ceny jak na przykład Bofors, a wyraźnie widać, że o wiele więcej się w nim dzieje, jakby objętościowo wygląda tutaj, że mamy więcej mamy w tym, otrzymujemy w tym zestawie. I jest tak dlatego, że tak, w Boforsie, tak jak przyjrzałem, no o wiele więcej części pochłonęła sama armata oraz tam dodatkowo też dosyć sporo części pochłonęło cała ta uprząż do ciągnięcia, a za drugą figurkę został policzony koń. Dlatego tutaj mamy dwie takie figurki już normalnie żołnierzy. Udało się jeszcze Kobi oprócz armaty zrobić taki bardzo fajny, to zasługuje, czekałem na to, przecież mówiłem o tym, bardzo mi się podoba worek, taki nawet murek z worków z piaskiem, podstawowa osłona naszego tutaj stanowiska strzeleckiego oraz nawet udało się zrobić taki malutki taką budowlę roślin, otoczenia takiego środowiska, tak, roślinnego czy coś takiego. Tak, no i sama przyzwoita armatka, nie? Dobrze, więc tak, zaczniemy figurki na bok. Więc to na plus, że udało się w tych 80 klockach tak zestaw, że tak powiem, rozbudować o to całe otoczenie. To na pewno się spodoba komuś, kto chce dostać więcej za mniej. Teraz szybko po kolei, więc tak, dostajemy taką malutką budowlę. W instrukcji, tutaj na ilustracji jest, zdaje się, jeden kamień, no ale dostaliśmy pełne wyposażenie, tak? Czyli groszek i ten kamień dostaliśmy w zapasie, więc no, zrobiłem dwa kamienie, żeby było ładniej. Nie mogło zabraknąć oczywiście skrzyni. Tutaj są te są pociski, te takie właśnie już nowe, takie mosiężne, czy też takie bardzo ładne złoto. Jeden pocisk jest w armacie. Zobaczcie, no jest ten nasz murek, który możemy właśnie tak wyginać i sobie modelować. Nie mogę się doczekać, aż będę mieć tego, słuchajcie, naprawdę dużo i zrobię z tego taki duży worek jakiś, przy jakiejś okazji jeszcze, no nie wiem jakiej nawet, nie? Więc tak, prosiłem o to, doczekałem się, fajnie, że mamy zestaw z tym. I tu mamy teraz, tak, CKM. Polski CKM na trójnogu i tu podobnie chyba, na ilustracji nie zauważyłem, żeby był on taki szarawy, a tu jest ciemnoszary na czarnym trójnogu, więc wyraźnie widać różnicę. Można regulować jego, jest na pojedynczym trzpieniu, więc można skręcać go na boki, ale już góra, dół już nie. On się składał w ogóle chyba z dwóch części, tak? Trzeba było go sobie ścisnąć. Jest tu oczywiście miejsce na taśmę amunicji. Na taśmę amunicji. Bardzo fajnie. Teraz przyjrzymy się już armacie. Na tym najbardziej nam oczywiście zależy w tym całym zestawie. Teraz tak, zaczniemy oczywiście od tych dwóch kolców, tak? Żeby już mieć to za sobą. Nie mylicie się, tak? Są to te dwa pokrętła niestety, które znowu są tego starego typu. One niestety, powiem tak, ja tutaj teraz zrobiłem je tak, jak zrobiłby każdy użytkownik, który otrzymałby ten zestaw w ręce, i po prostu stwierdziłem, że jak popękają te zestawy, te zaczepy, to będę mieć taki, że tak powiem, namacalny dowód swoich słów. Nie pękły, ale nadwyrężyły się wyraźnie, tak jak się plastik nadwyręża. Jeden z nich tak lekko nadpękł, co mi oczywiście po prostu od razu podnosi ciśnienie. Nie cierpię takich rzeczy. I co? A w dodatku, bo teraz można właśnie wyciągnąć je i włożyć te zaczepy już bez większego strachu. Natomiast są już one, te zaczepy są już trwale tak rozszerzone i na przykład nie będą trzymać innych rurek, takich standardowej średnicy, które powinny być
w zaczepach. Więc to są te dwa, słuchajcie, kolce tego zestawu. Oprócz tego mało tutaj będzie jakichkolwiek minusów, które bym tutaj, o których będę mówić. Tak, to naprawdę całe działo jest po prostu śliczne. Troszeczkę malutkim minusem, ktoś może powiedzieć, jest to, że tutaj te koła, bo one faktycznie były zastosowane, tego typu koła, jak jeszcze od wozów. Natomiast pasowałyby tu bardziej takie proste, rozumiecie, konstrukcja prosta, taka wojskowa na przykład, takie koła, jak ma na przykład Lego. Tutaj mamy taki, zobaczcie, mamy taki, to koło takie bardziej wykonane na bogato, z tymi ozdobnymi tutaj trzpieniami, takimi zaokrągleniami. No to jest, jak wiecie, od jakiegoś powozu takiego dla bogacza, tak? Myślę, że mało kto mógł sobie pozwolić na takie piękne koła, na pewno nie w armacie. Natomiast, okej, mi się wydaje, że można nawet nie zwrócić na to uwagi, tak? Tarcza pancerna z przodu tutaj dominuje, patrząc z tej strony, i ona była duża, tak? Fajnie to wygląda. Wiadomo, że z klocków nie da się zrobić tego, nie da się odzwierciedlić, jak ona cienka była, więc jest gruba, bardzo gruba. Działo to było jednoogonowe, więc tutaj jak najbardziej się zgadza. Ten ogon, co prawda, trochę cieńszy powinien być, ale no tutaj pewnie chodziło oczywiście o ten aspekt taki, żeby to było odpowiednio wytrzymałe, żeby się nie rozpadało podczas zabawy. Koła się kręcą. No tutaj na śliskiej powierzchni trzeba leciutko to docisnąć, żeby to się kręciło, ale ładnie to wygląda. Tutaj zobaczcie, zostawiłem jeden z tych pocisków, wsadziłem już tu, gdzie właśnie miałby być on wciśnięty. Nie do końca, żebym miał szansę go wyjąć. I tak, może powiem dwa słowa może o tej armacie samej. Słuchajcie, to była bardzo dobra armata polowa, 75 mm, opracowana przez Francuzów. Swego rodzaju armata rewolucyjna, to znaczy uznawana za pierwszą nowoczesną armatę. Tak naprawdę od tamtego czasu w takich typowych armatach nic się za bardzo nie zmieniło. Czyli jest to armata ładowana od tyłu, nie, rozumiecie, czyli nie w takim jak się kiedyś tam się tak macie taki obraz na pewno w głowie, jak tutaj stoi dwóch kolesi i oni ładują tutaj najpierw ładunek miotający, dopychają to takim długim kijem i w kulę wrzucają do armaty, tak? To już nie te czasy, tak? To jest już pierwsza nowoczesna armata, gdzie pocisk zespolony ładujemy od tyłu. Dzięki temu po prostu osiągano po prostu zawrotną szybkostrzelność do chyba nawet kilkudziesięciu strzałów na minutę. To po prostu powodowało, że naprawdę wrogowie Francji pod koniec XIX wieku musieli szybko swoje tutaj arsenały powymieniać, opracować swoje rozwiązania w tym zakresie. No i jeszcze druga bardzo ważna sprawa, taka innowacyjna w tej armacie, to oporopowrotnik, który został tutaj, tutaj pod armatą jest taka dodatkowa rurka, oporopowrotnik, czyli coś, co powodowało, że armata po strzale mogła się tak w sposób zamortyzowany cofnąć, sama lufa mogła się cofnąć i powrócić na swoje miejsce. Wcześniej armaty były po prostu, lufy były przymocowane do łoża, co spowodowało, że po każdym strzale armaty strasznie po prostu latały i no, ciężko było strzelać w to samo miejsce. Poza tym trzeba było poprawiać to działo. Tak, więc armata rewolucyjna jeszcze jak najbardziej, słuchajcie, znalazła swoje zastosowanie podczas II wojny światowej. Przejęte sztuki używali też Niemcy. Wsadzili to tylko na lepszy swój wózek od innej armaty.
Nie wiem, czy od taki jak w paku 40, czy właśnie od takim co pak 36. To do sprawdzenia. Bardzo mi się podoba ten model. Mówię, szkoda, że. Aha, no bo tak. Bo pamiętacie recenzję ambulansu, jak się zachwycałem, że mamy wreszcie nowe pokrętło? No właśnie. To, czego nie powiedziałem, to, że myślałem, że to nie będzie taka różnica, ale jednak tamta kierownica, która została zmieniona, już tutaj zastosowaną tą średnicą, niestety okazała się za duża. I na przykład tutaj, tu by się nie udało jej wsadzić takich dwóch kierownic. One po prostu wyglądałyby gigantyczne. Więc czekamy na odpowiednią, słuchajcie, zmodyfikowane już takie małe pokrętło. Ja jestem oczywiście zdenerwowany i daję minus 2 punkty. Są dwa pokrętła, daję minus 2 punkty za to. To mógł być naprawdę bardzo fajny zestaw ze względu na całe to wyposażenie, figurki, ale utnę 2 punkty jak nic. A jak jeszcze jeden zestaw po prostu zobaczę z tymi pokrętłami, to już naprawdę on dostanie ode mnie negatywną rekomendację, bo już po prostu już nie wiem, co mam zrobić, tak? Dobra. Podsumowując. Mamy tak, na pewno mamy te minus 2 punkty za te pokrętła, dwa, które tam stanowią zagrożenie dla naszych klocków. Ale to na tym kończą się minusy, więc mamy 8 na 10 punktów. Ja i tak Wam bardzo polecam ten zestaw, bo mamy tutaj wyczekiwane i bardzo potrzebne worki z piaskiem, których potrzebujemy w każdej ilości. No mamy dwie śliczne figurki i bardzo ładny model armaty. W związku z tym od razu nasuwa się pytanie, no to który wybrać, jeżeli możemy jeden z tych zestawów? Czy Boforsa, czy Schneidera 75 mm? Wybór jest bardzo ciężki, bo na przykład oczywiście taką, nie wiem, taką, Bofors jest nawet taką ikoną września. No to była naprawdę bardzo dobra armata przeciwpancerna, stosowana zarówno właśnie w tej wersji takiej ciągnionej, jak i zamontowana na czołgach 7TP. Schneider mniej znany, chociaż mi się wydaje, że wszyscy ludzie, którzy się interesują historią i militariami, od razu wiedzą, co to jest Schneider, tak samo jak wiedzą, co to jest haubica 100 mm Skody, czy też Szkody czeskiej. No więc tak, no trudna sprawa, słuchajcie. No, na pewno ten zestaw bije tutaj, bije Boforsa tymi workami, tym CKM-em i tymi dwoma figurkami, tak? Bo tam mamy konia zamiast jednej figurki. Nawet się znalazła jakaś tam trawka, kamienie. Trudna sprawa, musicie to rozstrzygnąć we własnym serduszku, co wam bardziej tutaj pasuje. A najlepiej oczywiście kupić oba zestawy. I tutaj mówię nie jako sprzedawca, tylko jako po prostu maniak klockowy, maniak września i patriota. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!